Część Rozdział XII. Ponownie staje się bojownikiem. Wróciłem do Francji 13 września, a 19 tego samego miesiąca objąłem dowództwo mojej starej brygady. Zostaliśmy wepchnięci do Poligon Łód 26 października, a po czterech dniach zostaliśmy tak mocno zmasakrowani, że zabrano nas na remont. 7 października, ku mojemu zaskoczeniu, Powierzono mi dowództwo nad dywizją, która przez pierwsze dni listopada walczyła na obrzeżach Cypres. Z tego frontu zostaliśmy pospiesznie wysłani do Cambrai jako wsparcie, ale dotarliśmy tam tylko na ostatni etap tej wyjątkowej bitwy. Utrzymywaliśmy część sektora Estefantin aż do świąty Bożego Narodzenia, kiedy to mieliśmy okres odpoczynku w kwaterach, który trwał, jeśli chodzi o mnie, do początku stycznia. Kiedy to zostałem wysłany na misję, o której opowiem. To krótkie podsumowanie moich wojskowych losów w drugiej połowie 1917 roku. Nie będę rozwijał tematu walk. Z wyjątkiem dni w Polygon Wood nie były one ani bardzo ciężkie, ani bardzo wybitne i można je znaleźć w książkach historycznych. To, o czym muszę tu opowiedzieć, to moje osobiste poszukiwania ponieważ przez cały czas żyłem z umysłem skierowanym w dwie strony. W grzęzawiskach równin Hanebeek, w oślizgłych liniach wsparcia w Zonnebeke, na udręczonych wyżynach wokół Fleskwieres i w wielu innych dziwnych miejscach wciąż martwiłem się moją prywatną zagadką. W nocy nie spałem, myśląc o tym, i wiele razy rzucałem się do dziur po pociskach i wiele razy schodziłem z desek, ponieważ moje oczy były skierowane na inny krajobraz. Nikt nigdy nie przeżuwał kilku nędznych wskazówek na taką miazgę, jak ja podczas tych ponurych miesięcy we Flandrii i Pikardii. Instynkt podpowiadał mi, że sprawa jest bardzo poważna, poważniejsza nawet niż bitwa, którą miałem przed sobą. Rosja poszła w diabły, Włochy dostały między oczy i wciąż były oszołomione, a nasze własne perspektywy nie były zbyt jasne. Boche był coraz bardziej zdenerwowany i nie bez powodu, a ja przewidywałem, że czeka nas ciężki okres, dopóki Ameryka nie będzie mogła stanąć z nami w jednym szeregu. To była szansa dla dzikich ptaków, a ja budziłem się zlany potem, myśląc o tym, jakie diabelstwo i wery może zaprojektować. Sądzę, że wykonywałem swoją pracę dość dobrze, ale myślałem też o innych. Pamiętam, jak od czerwcowej nocy w Cotswold do ostatniego spotkania z Buliwantem w Londynie analizowałem każdą godzinę każdego dnia, próbując znaleźć nowe rozwiązanie. Prawdopodobnie dostałbym gorączki mózgowej, gdybym nie musiał spędzać większości dni i nocy na walce z bardzo czujnym chunem. To utrzymywało mój umysł w równowadze i ośmielę się powiedzieć, że dało mu przewagę ponieważ w ciągu tych miesięcy miałem szczęście trafić na lepszy zapach niż Bulliwant, mackiliwraj i blenkiron, ciągnący tysiące kabli w swoich londyńskich biurach. Przedstawię w porządku czasowym różne incydenty w tych moich prywatnych poszukiwaniach. Pierwszym z nich było moje spotkanie z Georgiem Hamiltonem. Zdarzyło się to tuż po moim powrocie do brygady, kiedy pojechałem obejrzeć nasz batalion szkockich fizlierów. Stara Brygada została brutalnie potraktowana 31 lipca i musiała przejść ciężkie zaciągi, aby zbliżyć się do swojej siły. Szczególnie Fizelierzy byli prawie nowi, utworzeni przez połączenie naszych resztek z pozostałościami batalionu z innej dywizji i sprowadzenie około tuzina oficerów z jednostki szkoleniowej w domu. Przyjrzałem się żołnierzom i mój wzrok przykuła znajoma twarz. Zapytałem o nazwisko, a pułkownik otrzymał je od starszego sierżanta. Był to kapral George Hamilton. Teraz pragnąłem nowego pałkarza i postanowiłem, że będę miał mojego starego antagonistę. Tego popołudnia zgłosił się do mnie w kwaterze głównej brygady. Gdy spojrzałem na tę masywną, chwiejną sylwetkę, stojącą na baczności jak szyld w sklepie tytoniowym, jego brzydką twarz wykutą z brązowego dębu, szczere, ponure usta i niebieskie oczy wpatrujące się w pustkę, wiedziałem, że mam człowieka, którego pragnąłem. Hamilton, powiedziałem, Ty i ja spotkaliśmy się już wcześniej. Sire padła zdziwiona odpowiedź. Spójrz na mnie i powiedz, czy mnie nie poznajesz. Przesunął wzrok o ułamek sekundy w pełnym szacunku spojrzeniu. nie mam nic przeciwko. Cóż, odświeżę ci pamięć. Pamiętasz hale przy Nevins Street i spotkanie, które się tam odbyło? Biłeś się z mężczyzną na zewnątrz i zostałeś powalony. Nie odpowiedział, ale jego kolor się pogłębił. A dwa tygodnie później w pubie w mu irtowny zobaczyłeś tego samego mężczyznę i urządziłeś mu pościg życia. Widziałem, jak zacisnął usta, bo w jego umyśle musiały pojawić się wizje kar przewidzianych w regulaminie królewskim za uderzenie oficera. Ale ani drgnął. Spójrz mi w twarz, człowieku, powiedziałem. Pamiętasz mnie teraz? Zrobił, co mu kazano. Sir, myślę o panu. Nie masz nic więcej do powiedzenia? Oczyścił gardło. Sir, nie wiedziałem, że uderzyłem oficera. Oczywiście, że nie. Postąpiłeś słusznie i gdyby wojna się skończyła i obaj bylibyśmy wolnymi ludźmi, dałbym ci szansę powalenia mnie tu i teraz. To musi poczekać. Kiedy widziałeś mnie po raz ostatni, służyłem swojemu krajowi. -Choć o tym nie wiedziałeś. Teraz służymy razem i musisz zemścić się na bocheach. Uczynię cię moim sługą, bo łączy nas dość bliska więź. Co ty na to? Tym razem spojrzał mi prosto w twarz. Jego zmartwione oko oceniło mnie i było zadowolone. Jestem dumny, że mogę ci służyć, panie powiedział. Potem z jego piersi wydobył się zduszony chichot i zapomniał o dyscyplinie. Ale z ciebie wspaniały chłopak. Szybko się otrząsnął, zasalutował i odmaszerował. Drugi epizod wydarzył się podczas naszego krótkiego odpoczynku po Polygon Wood, kiedy pewnego popołudnia zjechałem z linii, aby zobaczyć się z przyjacielem z ciężkiej artylerii. Wracałem w wieczornej żawce, stukając tłustą ścieżką między smutnymi topolami. Kiedy natknąłem się na kompanię robotniczą naprawiającą zniszczenia po porannym ostrzale bohea, nie byłem pewien swojej drogi i zapytałem jednego z robotników. Wyprostował się i zasalutował, a ja dostrzegłem pod znoszoną czapką rysy człowieka, który był ze mną w szczelinie kulin. Odezwałem się do jego sierżanta, który go wyprowadził, a on przeszedł ze mną kawałek drogi. Wielki szkłocie. Co cię tu sprowadziło? Zapytałem. To samo, co sprowadziło ciebie, ta parszywa wojna. Zsiadłem z konia i szedłem obok niego. Zauważyłem, że jego chuda twarz straciła bladość, a oczy były mniej gorące niż kiedyś. Wygląda na to, że dobrze się tym bawisz, powiedziałam, bo nie wiedziałam, co powiedzieć. Ogarnęła mnie nagła nieśmiałość. Wake musiał przejść przez kilka gwałtownych cyklonów uczuć, zanim do tego doszło. Zobaczył, o czym myślę, i roześmiał się w swój ostry, ironiczny sposób. Nie pochlebiaj sobie, że się nawróciłeś. Myślę tak, jak zawsze myślałem. Doszedłem jednak do wniosku, że skoro los sprawił, że zostałem urzędnikiem państwowym, to równie dobrze mogę wykonywać swoją pracę gdzieś, gdzie jest mniej miękko niż na krześle w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nie, to nie była kwestia zasad. Jeden rodzaj pracy jest równie dobry jak inny, a ja jestem lepszym urzędnikiem niż marynarzem. Dla mnie było to pobłażanie sobie, pragnąłem świeżego powietrza i ruchu. Spojrzałem na niego. Ubłocony do pasa, z dłońmi pokrytymi pęcherzami i pociętymi od nieprzyzwyczajonej pracy. Zdawałem sobie sprawę, ile muszą dla niego znaczyć jego współpracownicy i jak rozkoszowałby się szorstkim języczkiem niekomandosów. Jesteś przeklętym bucem, powiedziałem. Dlaczego, ulicha, nie poszedłeś do OTC? I nie wyszedłeś z prowizją? Są dość łatwe do zdobycia. Mylisz się co do mojego przypadku, powiedział gorzko. Nie doświadczyłem nagłego przekonania o sprawiedliwości wojny. Stoję tam, gdzie zawsze stałem. Jestem niekombatantem i pragnąłem zmienić pracę na cywilną. Nie, to nie żaden idiotyczny trybunał mnie tu przysłał. Przyszedłem z własnej woli i naprawdę dobrze się bawię. To ciężka praca dla człowieka takiego jak ty, powiedziałem. Nie tak ciężka, jak dla żołnierzy w okopach. Obserwowałem dziś batalion maszerujący z powrotem i wyglądali jak duchy, które spędziły lata w błotnistych grobach. Białe twarze, oszołomione oczy i ołowiane stopy. Moja praca jest wygodna. Najbardziej lubię, gdy pogoda jest paskudna. Oszukuje mnie, że spełniam swój obowiązek. Skinąłem głową w kierunku niedawnej dziury po pocisku. Dużo tego typu rzeczy? Od czasu do czasu. Dziś rano nieźle pyliło. Nie mogę powiedzieć, że mi się to wtedy podobało, ale lubię na to patrzeć. Rodzaj moralnego anodyny. Zastanawiam się, co u licha myślą o tobie pozostali? Niczego. Nie wyróżniam się niczym szczególnym. Uważają mnie za dziwaka, którym jestem. Nie bawi mnie rozmowa o piwie i kobietach, słuchanie gramofonu czy narzekanie na ostatni posiłek. Ale jestem całkiem zadowolony, dziękuję. Czasami siedzę w kącie hymca i mam książkę lub dwie. Moim głównym utrapieniem jest padre. Był w keble za moich czasów i, jak to ujął jeden z moich kolegów, pragnie być zbyt cholernie pomocny. Co ty wyprawiasz, Hannaj? Widzę, że jesteś jakimś generałem. Jest ich tu całkiem sporo. Jestem kimś w rodzaju generała. Żołnierz w salient nie jest najłagodniejszym zajęciem, ale nie sądzę, by było tak trudne jak twoje. Wiesz, Wake, chciałbym cię mieć w swojej brygadzie. Wyszkolony czy nie, jesteś facetem o mocnym sercu. Zaśmiał się z nieco mniejszym niż zwykle potknięciem. Prawie przekonałeś mnie do walki. Nie, dziękuję. Nie mam odwagi, a poza tym są jeszcze moje stare zasady. Mimo wszystko chciałbym być blisko ciebie. Jesteś dobrym człowiekiem i miałem zaszczyt pomagać w twojej edukacji. Muszę już wracać, bo sierżant pomyśli, że uciekłem. Uścisnęliśmy sobie dłonie, a ostatnim, co zobaczyłem, była postać zalutująca sztywno w mokrym półmroku. Trzeci incydent był dość trywialny, choć doniosły w skutkach. Tuż przed otrzymaniem dywizji zachorowałem na malarię. Byliśmy wsparciem w salient, w bardzo niewygodnych okopach, za wielkie, i spędziłem trzy dni na plecach w ziemiance. Na zewnątrz szalała śnieżyca z deszczem, a woda od czasu do czasu spływała po schodach przez kurtynę gazową i stała w kałużach u stóp mojego łóżka. Nie było to najweselsze miejsce na rekonwalescencję, ale byłem wtedy twardy jak skała i już trzeciego dnia zacząłem siedzieć i się nudzić. Przeczytałem dwa razy wszystkie moje angielskie gazety i spore stos niemieckich, które przysłał mi przyjaciel z wywiadu Giechaku który wiedział, że lubię śledzić, co mówią Bohe. Kiedy drzemałem i rozmyślałem w sposób, w jaki robi to człowiek po gorączce, uderzyła mnie ogromna reklama w angielskiej prasie. Była to rzecz zwana systemem głębokiego oddychania gusitera, która według jej promotora była lekarstwem na każdą chorobę umysłową, moralną lub fizyczną, na jaką może cierpieć człowiek. Politycy, generałowie, admirałowie i artyści Miluzik Hall świadczyli o nowym życiu, jakie się przed nimi otworzyło. Pamiętam, że zastanawiałem się, co ci sportowcy dostali za swoje zeznania i pomyślałem, że sam napiszę żartobliwy list do starego Gusitera. Potem sięgnąłem po niemieckie gazety i nagle mój wzrok przykuło podobne ogłoszenie we Frankfurter Zeitung. Tym razem nie był to gusiter, ale niejaki Weissmann, ale jego gra była identyczna, głębokie oddychanie. Styl hunów różnił się od angielskiego, wszystko o bogini zdrowia i nimfach górskich oraz dwa cytaty z Hilera. Ale zasada była taka sama. To sprawiło, że trochę się zastanowiłem i uważnie przejrzałem całą partię. Znalazłem ogłoszenie we Frankfurterze i w jednym lub dwóch raczej niejasnych MS i Tunks. Znalazłem je również w Der Grosser oficjalnej niemieckiej propagandowej gazecie obrazkowej. Wszystkie były takie same z wyjątkiem jednego, a ten miał śmiałą odmianę, ponieważ zawierał cztery zdania używane w zwykłej angielskiej reklamie. Wydało mi się to podejrzane i zacząłem pisać list do Mackillywrya wskazując na to, co wydawało się być przypadkiem handlu z wrogiem i radząc mu, aby skontaktował się z finansowym wsparciem pana Gusitera. Pomyślałem, że może znajdzie za sobą syndykat Hunów. A potem przyszedł mi do głowy inny pomysł, który zmusił mnie do ponownego napisania listu. Ponownie przejrzałem gazety. Te angielskie, które zawierały ogłoszenie, były dobrymi, solidnymi wojowniczymi organami, takimi, którym żadna cenzura nie sprzeciwiłaby się opuszczeniu kraju. Miałem przed sobą niewielką stertę pism pacyfistycznych, w których nie było tego ogłoszenia. Mogło to wynikać ze względów obiegowych lub nie. Niemieckie gazety były albo radykalne, albo socjalistyczne, dokładnie odwrotnie niż angielskie, z wyjątkiem grosse krieg. Teraz mamy wolną prasę, a Niemcy, ściśle mówiąc, nie mają żadnej. Wszystkie jej dziennikarskie niedyskrecje są wyliczone. Dlatego Boche nie ma nic przeciwko temu, by jego oszmatławce docierały do krajów wroga. Pragnie tego. Lubi widzieć je cytowane w kolumnach zatytułowanych przez niemieckie okulary i czynić z nich tekst artykułów pokazujących, jakim dobrym demokratą się staje. Gdy zastanawiałem się nad tym tematem... W mojej głowie zaczęły formować się pewne wnioski. Cztery identyczne zdania zdawały się sugerować, że Deb Brenatink ma powiązania z Boche. Oto pojawiła się szansa na komunikację z wrogiem, która przeciwstawiłaby się argusowo-okim dżentelmenom sprawdzającym pocztę. Co stało na przeszkodzie, aby pan z jednego końca napisał ogłoszenie z dobrym szyfrem, a zawierająca je gazeta dotarła do Niemiec przez Holandię w ciągu trzech dni. Herber na drugim końcu odpowiedział we Frankfurcie, a kilka dni później sprytni redaktorzy i bystrzy oficerowie wywiadu i pana czytali to w Londynie, chociaż tylko pana wiedział, co to naprawdę znaczy. Uderzyło mnie to, że był to genialny pomysł, taka prosta rzecz, która nie przychodzi do głowy mądrym ludziom, a bardzo rzadko boheom. Żałowałem, że nie jestem w środku bitwy, bo sam spróbowałbym zbadać szyf Napisałem długi list do Makiliwraja, w którym przedstawiłem swoją sprawę, a następnie poszedłem spać. Kiedy się obudziłem, pomyślałem, że to dość cienki argument i zatrzymałbym list, gdyby nie został wysłany wcześniej przez partię przydziałową. Potem wszystko zaczęło się dziać bardzo powoli. Po pierwsze, gdy Hamilton, udawszy się do Beulogne po kilka magazynów, wrócił z zaskakującą wiadomością. Że widział Gressona. Nie słyszał jego nazwiska, ale opisał mi go dramatycznie jako tego małego rudego diabła, który kopnął Łeckiego Obrockiego w kolano w Glesca. Sir, Rozpoznałem opis. Okazało się, że Gresson jeździł z radością. Był z grupą delegatów Partii Pracy, którzy zostali zatrzymani przez dwóch oficerów i wywiezieni w harsa bankach. Hamilton dowiedział się od swoich przyjaciół, że tego rodzaju goście pojawiają się co tydzień. Uznałem to za bardzo rozsądny pomysł ze strony rządu, ale zastanawiałem się, w jaki sposób wybrano Gressona. Miałem nadzieję, że MacKillivray już kilka tygodni temu wyciągnął długą rękę i go przesłuchał. Być może mieli zbyt mało dowodów, by go powiesić, ale był najczarniejszym podejrzanym i powinien zostać internowany. Tydzień później miałem okazję być w Giehaku, w sprawach związanych z moją nową dywizją. Moi przyjaciele z wywiadu pozwolili mi skorzystać z bezpośredniej linii do Londynu i zadzwoniłem do matki Przez dziesięć minut prowadziłem ekscytującą rozmowę, ponieważ od wyjazdu z Anglii nie miałem żadnych wiadomości z tej dzielnicy. Dowiedziałem się, że portugalski Żyd uciekł, zniknął z rodzinnych wrzosowisk. Gdy po niego pojechano, zidentyfikowali go jako niemieckiego profesora języków celtyckich, który zajmował katedrę w Walijskim koledżu niebezpiecznego człowieka, ponieważ był prawym, wysoko myślącym, szalejącym fanatykiem. Przeciwko Grossonowi nie mieli żadnych dowodów, ale był on pod ścisłą obserwacją.